trwa wykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynieryjnych w ciągach tych dróg. Nowoczesne narzędzie pozwalające między innymi ocenić stan techniczny nawierzchni, znaków drogowych czy poprawność organizacji ruchu umożliwi sprawne zarządzanie pasem gminnych dróg publicznych. Mateusz Wojnar, firma Smart Factor. W ciągu obecnie prowadzimy fotorejestrację pasa drogowego na terenie dróg miejskich, dróg gminnych, na terenie miasta i gminy w Bogatynie, na zlecenie właśnie Urzędu Miasta. Działania, które prowadzimy, mają na celu zarejestrowanie pasa drogowego, co pozwala nam ocenić stan dróg, stan oznakowania, zobaczyć, czy to oznakowanie jest prawidłowe, czy nie należy gdzieś poprawić organizacji ruchu, czy znaki nie są już wyeksploatowane w złym stanie technicznym. A także pozwala to na kompleksową ocenę sieci dróg, którą zarządza, czyli gdzie należy wykonać najpilniejsze remonty, gdzie ewentualnie droga może jeszcze trochę czekać na większe remonty. Wydaje się to proste, natomiast zarządcy dysponują naprawdę sieciami dróg o długości kilkudziesięciu czy nieraz kilkuset kilometrów i posiadanie takich danych w jednym miejscu, w jednej bardzo wygodnej aplikacji, którą operujemy, znacznie ułatwia zarządzanie drogami i ewentualne reagowanie na jakieś potrzeby drobnych remontów. To, co robimy, odbywa się w technologii rejestrowania przez zdjęć. Kamery, które Państwo widzą zamontowane na dachu samochodu, wykonują zdjęcia w bardzo dużej częstotliwości. Jest to kilka lub kilkanaście zdjęć na sekundę. Z tego później powstaje płynny obraz całego pasa ruchu w wysokiej rozdzielczości z bardzo dokładną lokalizacją. Sprzęt, który został zamontowany na samochodzie, pozwala na określenie pozycji każdego zdjęcia z dokładnością nawet do kilku centymetrów. Także jesteśmy w stanie określić położenie każdego znaku, każdej latarni, co również ma znaczenie, chociażby nawigacja. Jadąc samochodem nawigacją, można zauważyć, że nawigacja wie, jakie jest w danym miejscu ograniczenie prędkości. Dzięki właśnie tym danym, które my zbieramy, wiemy, gdzie dokładnie stoi znak, na przykład terenu zabudowanego, czy znak, który ogranicza prędkość. I takie dane również bywają wykorzystywane do systemu drogowego.